Proszę, otwórz teraz, Boże, moje własne serce na przyjęcie rezultatów tej modlitwy oraz na przyjęcie Twoich Bożych łask i pełni miłości. Akceptuję to, że przejawiłem się jako samotny kapłan. Akceptuję to, że samotność nie jest specjalnością wyłącznie przeznaczoną dla osób konsekrowanych. Akceptuję całkowicie moje własne życie, moje działanie bez żadnych uwarunkowań dotyczących bycia kapłanem, zakonnikiem, poświęcającym siebie w całym życiu dla Boga oraz akceptuję wszystkie tego skutki. Przebaczyłem wszystkim, którzy nie wiedzieli, czy wymagać ode mnie i od innych kapłanów samotności, czy przed nią ratować. Przebaczyłem sobie całkowicie to, że będąc samotnym kapłanem, mnichem, wielokrotnie rozważałem samotność swoją oraz samotność przyjaciół wybraną w moim rozumieniu zgodnie z wolą Boga. Wiem, że zdecydowałem się na realizację kapłańskiego powołania, by poświęcić się niepodzielnie Jezusowi. A Ciebie, Boże, proszę, zweryfikuj wszystkie moje decyzje i ich konsekwencje. Przebaczyłem sobie to, że moje mieszkanie stało się czymś z pogranicza zakrystii, biura, biblioteki i hotelu. Przebaczyłem całkowicie wszystkim, którzy nie rozumieli mnie i odrzucili jako samotnego kapłana, zakonnika, kiedy podjąłem decyzję o dalszej mojej samotności w duszpasterstwie i w życiu codziennym. Przebaczyłem sobie całkowicie to, że nawykłem do przeciskania się przez tłum i przebaczyłem sobie to, że w domu znowu będąc odosobnionym nie miałem do kogo otworzyć ust. Przebaczyłem wszystkim, którzy poprzez pryzmat własnej samotności promują wirtualne kazania, katechezy, bo zupełnie nie ma w nich świadectwa i nie ma ich prywatnych doświadczeń. Przepraszam całkowicie tych wszystkich, których kiedyś wyśmiewałem, dyskryminowałem, krzywdziłem i o których opowiadałem z ironią, że są samotnikami i nie tylko nimi. Akceptuję to, że Bóg mógł dać nam samotność, byśmy lepiej mogli zrozumieć siebie, własną duszę i innych. Przebaczyłem sobie całkowicie to, że będąc samotnym kapłanem, zakonnikiem, pouczałem innych samotnych, jak żyć w szczęśliwym związku, bez doświadczania samemu, jak to jest kochać i być kochanym we własnej rodzinie danej mi przez Boga. Akceptuję to, że samotność księdza i wszystkich innych ludzi jest taka sama, czyli jest cicha, nie ma, a często nieprzetłumaczalna na słowa, że jest ta samotność niezwykle osobista, prywatna, a prawdziwe jej przyczyny mogą być rozpoznane i przepracowane przy pomocy Boga. Przebaczyłem sobie całkowicie to, że nie miałem kiedyś szacunku dla rozmaitych młodych, ale i starzejących się samotnych kapłanów, mnichów, zakonników, zakonnic i nie tylko dla nich. Proszę, Boże, zweryfikuj mu pogląd, że człowiek musi być chwilami samotny, ale nie powinien być osamotniony, a tym bardziej wyizolowany. Przebaczyłem całkowicie wszystkim tym, którzy wyśmiewali się ze mnie, samotnego kapłana, zakonnika, którzy dyskryminowali mnie, krzywdzili i rozmaicie też opowiadali o mnie z ironią. Akceptuję to, że człowiek, nawet najlepiej funkcjonujący w swojej samotności, potrzebuje przecież innych ludzi. Akceptuję to, że odprawiając swoją pierwszą mszę świętą, wszedłem w nową rzeczywistość, a z radości napływałem mi łzy do oczu, kiedy to po uzyskaniu władzy kapłańskiej po raz pierwszy stanąłem przy ołtarzu, jako mający władzę przemienienia zwykłej hostii w ciało Chrystusa, a zwykłego wina w Jego krew. Akceptuję to, że było to możliwe na moje życzenie, ale tylko łącznie z moją osobistą, życiową samotnością. Proszę, Boże, zweryfikuj pogląd, że samotność kapłana jest samotnością długodystansowca, która jest dla wielu nie tylko szansą na dotarcie do Boga, ale często i dużym prywatnym problemem. Proszę, Boże, zweryfikuj mój pogląd, że będąc samotnym kapłanem, codziennie dotykam Chrystusowego ciała, co nieustannie mobilizuje mnie do troski o własną świętość i do martwienia się, aby upadkiem duchowym nie zakończyć
zapasów z celibatem. Przebaczam wszystkim opiniującym, że kapłan zostaje stworzony, powołany do życia w samotności matczynego łona i samotnie też wraca do Boga. Akceptuję tych, którzy głoszą, że dotyczy to wszystkich ludzi, nie tylko kapłanów. Jako kapłan akceptuję tych, którzy do samotnej drogi mnie inspirowali, inicjowali, wybrali, powołali, uświęcili i konsekrowali. Akceptuję wszystkich tych, którzy stali się strażnikami mojej samotności. Proszę Boże, zweryfikuj mój pogląd, że samotność otula istnienie prawdziwego kapłana, wyrywa z podłoża, na którym wyrasta, wydobywa jego odrębność, niepowtarzalność. Akceptuję i szanuję wszystkich tych, których inspirowałem, inicjowałem, wybrałem, powołałem, uświęciłem i konsekrowałem do bycia samotnymi kapłanami, zakonnikami i nie tylko. Proszę Boże, zweryfikuj mnie samego oraz wszystkich moich inspiratorów, inicjatorów, strażników, nadzorców, kontrolerów, weryfikatorów i wszystkie relacje z nimi. Oddaję Tobie, Boże, wszystkie ofiary mojego bycia, doświadczania i przejawiania się jako nie tylko samotna, ale i trochę niespełniona osoba. W Twojej, Boże, łasce rezygnuję z funkcji bycia pilnującymi samotności innych, pilnującymi tego z batem i srogimi karami. Proszę, Boże, zweryfikuj to, że innych przekonywałem, iż Ty, Boże, dałeś nam samotność, abyśmy lepiej mogli zrozumieć siebie oraz nasze własne dusze, oraz że obecność Boga w świątyni wypełnia mi brak drugiej osoby w życiu codziennym, brak własnej rodziny. Proszę, Boże, zweryfikuj to, że będąc samotnym kapłanem wybrałem celibat, dobrowolne bezżeństwo, a w pewnej mierze również ascezę, wierząc, że w ten sposób oddaję się na wyłączną służbę Bogu i Jezusowi. Proszę, Boże, zweryfikuj opinię i pogląd, że skoro niektórzy apostołowie mieli żony, to ich następcy, to jest kapłani, nie mogą ich mieć, bo albo się będzie dobrym mężem i kochającym ojcem oddanym swojej żonie i swoim dzieciom, albo będzie się dobrym kapłanem oddanym Chrystusowi, Jego Kościołowi, Jego wiernym. Proszę, Boże, zweryfikuj to, że ślubując celibat zgodziłem się między innymi na wieczne życie w samotności, bez żony, bez dzieci, rodziny, oraz że umówiłem się tak na czystość dla Boga i na służbę dla samego Jezusa. Proszę, Boże, zweryfikuj to, że moje serce należące do Boga oddałem niepodzielnie innym na własność, stając się w ten sposób samotnym kapłanem, zakonnikiem, samotnym człowiekiem, celibantem. Proszę, Boże, zweryfikuj to, że posiadając władzę kapłańską, aby wypełnić lukę samotności w moim życiu, w misjonarskiej pasji stawałem przed wiernymi, głosiłem kazania, wierząc, że to właśnie mnie i moich słów potrzebują, a nie Twoich, Boże, wskazówek, rad i Twoich boskich podpowiedzi. Przepraszam, Boże, za to, że moje własne serduszko, należące do Ciebie, oddałem niepodzielnie na własność innym postaciom, stając się w ten sposób samotnym człowiekiem. Akceptuję całkowicie i rozumiem to, że tylko Bóg wie, czy i jakim powinienem być człowiekiem, kapłanem, oraz czy inni powinni takimi się stać, czy też zostać do tego powołani. Przebaczyłem sobie całkowicie to, że będąc samotnym kapłanem, zatraciłem siebie w sakramentach pokuty i pojednania, mając do czynienia głównie z własną i cudzą słabością. Przepraszam całkowicie wszystkich tych, których pouczałem, będąc samotnym człowiekiem, jak żyć w szczęśliwym związku, nie zaznając samemu, jak to jest kochać i być kochanym we własnej rodzinie danej mi przez Boga. Proszę, Boże, zweryfikuj rozumienie moje tego, że celibat to oddanie się całkowicie Jezusowi i Kościołowi na własność, bo albo byłoby się dobrym mężem, a księdzem na pół gwizdka, albo gorliwym kapłanem,
zaniedbującym swoje obowiązki względem żony oraz dzieci. Proszę Boże, zweryfikuj nasze przekonania, że samotność sprawia, że albo spalamy się w posłudze dla Jezusa i dla Maryi, albo dla swoich bliskich. Bo ja zobaczyłem kiedyś, że wybór jest jeden, że do wyboru jest dla mnie tylko jedna droga, jeden z dwóch sakramentów, albo kapłaństwo, albo małżeństwo. Więc błagam Boże w Twojej łasce, pokaż mi, jak Ty to sam widzisz, jak to jest naprawdę. Proszę Boże, zweryfikuj to, że wsparcie i pomoc kobiecej ręki uzyskuję od swojej mamusi, siostry lub gospodyni własnej plebanii, będąc samotnym kapłanem, zakonnikiem i nie tylko. Proszę Boże, zweryfikuj to, że będąc samotnym księdzem, zakonnikiem, wystawiałem siebie na pokusy, szukałem ich, spełniałem męskie pragnienia, oszukując siebie i wszystkich naokoło, myśląc, jaki to jestem godny Bożej chwały. Proszę Boże, zweryfikuj to, że rozmaite osoby jawnie i po cichu wyśmiewały się ze mnie, że jestem celibantem, ascetą, samotnikiem, osobą problematyczną i nie tylko. Przebaczyłem sobie całkowicie to, że będąc samotnym, nie potrafiłem w pełni doświadczyć potęgi i radości Chrystusowego i Maryjnego kapłaństwa. Przepraszam całkowicie Ciebie, Boże, za to, że niekiedy szedłem przez życie nieprzytomny oraz za to, że nie dostrzegałem Twoich napomnień, ignorowałem je, że dostrzegałem tylko negatywne aspekty życia, a nie widziałem i nie chciałem widzieć, jak przejawiasz na wszelkie sposoby Twoje Boże działanie oraz Twoją Bożą łaskę, miłość, przebaczenie dla mnie i dla bliźnich. Oddaję Boże wszystkie moje chęci, misje, transy, hipnozy, kodowania, umowy i intencje dotyczące bycia samotnikiem w świecie, który Ty stworzyłeś dla pełnego współtworzenia z Tobą, Boże. Proszę, Boże, zweryfikuj wszystkie moje transy zachwytu i chęci naśladowania innych samotnych osób, tych znanych mi i tych nieznajomych. Proszę, Boże, zweryfikuj wszystkie moje i mojej duszy destrukcyjne, niszczące intencje, wzorce, programy, mechanizmy działania i wszelkie formy zniewoleń, które spowodowały to, że stałem się samotnym księdzem, człowiekiem żyjącym w tłumie obcych dla mnie ludzi. Proszę Boże, zweryfikuj wszystkie skutki i wszystkie przyczyny moich problemów istniejących w budowaniu bliższych relacji z kobietami, z mężczyznami, z dziećmi oraz z wszelkimi ludźmi, które to problemy wynikają z mojego bycia samotną osobą i nie tylko z tego. Oddaję Tobie, Stwórco, wszelkie opory, lęki i brak chęci przed oddaniem tego wszystkiego Tobie, Boże, co jeszcze podtrzymuje we mnie właśnie te lęki, niespełnienia, wewnętrzny, nieutolony jeszcze ból. Wiem to, że mnie i moją duszę sam Bóg zawsze obdarza strumieniem swoich Bożych łask, przejawiając miłosierdzie zawsze i wszędzie, zwłaszcza kiedy ja sam żyję i działam wedle Bożych myśli, słów i wedle Bożych podpowiedzi.